Alkoholizm. Proszę Państwa, w Zamościu alkoholizm jest znany od wielu, wielu lat. Z powodu alkoholu dzieje się bardzo wiele złego. W rodzinach dzieci na tym cierpią. A co tu się robi w Zamościu? Proszę Państwa, jest masę centrum upojenia alkoholowego. Między innymi takie jedno wielkie centrum zorganizował nasz prezydent Andrzej Wnuk. Tam na Rynku Wielkim, na kanale Zamość od Nowa, na kanale Żyć od Nowa zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Nieważne, że są śmieci, wymiociny, jakieś butelki po alkoholach porozrzucane, co mamy nagrane i udokumentowane, to jeszcze ten alkohol jest najważniejszy tutaj dla prezydenta. Proszę Państwa, to jest jeden z wielu takich właśnie punktów, gdzie są reklamowani producenci alkoholu i to wszystko na oczach dzieci. Pytanie, czy tak powinno być? Czy ty chcesz, żeby twoje dziecko rosło w przekonaniu, że alkohol to jest coś dobrego? My mówimy nie. Dlatego 19 sierpnia o godzinie 17 przy pomniku Jana Zamoyskiego, tu nieopodal położonym, jest organizowane spotkanie wyborcze. Właśnie, szanowni państwo, słowa, liczą się fakty, a fakty są takie, to zaraz Państwu pokażę, że tego jest tutaj dużo, dlatego zapraszam. Ja tutaj nie będę robił jakiegoś montażu filmu i tak dalej, ale też nie będę tutaj reklamował innych, że tak powiem, innych firm, ale pokażę Państwu to, co mnie interesuje, a interesuje mnie alkoholizm w Zamościu i sprzedawanie alkoholu dosłownie na ulicy. Tutaj komendant Straży Miejskiej, pan Puszka, wielki tutaj działacz Straży Miejskiej, to skarżył się raz do mediów, że jego problemem jest to, że jest spożywany alkohol w przestrzeni publicznej, na ulicach, proszę Państwa. A jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości to wygląda tak jak dokumentujemy to na filmach na kanale Żyć od Nowa i Zamość od Nowa, ale też, tak jak pokażemy Państwu, też i w tym odcinku, alkohol to jest ważne, tak jak tutaj widzimy, kolejna piwiarnia, no i oczywiście tutaj zaraz obok piwiarni też jest postawiony taki ogródek, proszę Państwa, także takie są fakty, proszę Państwa. To jest smutne, my się na to nie godzimy i dlatego to pokazujemy, dokumentujemy, bo proszę Państwa, nie może być wychowywania naszych dzieci, naszej przyszłości w poczuciu tego, że alkohol jest czymś dobrym, bo się z tym nie zgadzam. Proszę Państwa, ja się wychowałem tutaj właśnie na Starówce, tutaj nieopodal jest ulica Ormiańska, czyli druga, następna droga. Te tereny mi są znane i dlatego tutaj mówię też i o tym protestuję, by powiedzieć wreszcie stop. Zapraszam na kanał Życie od Nowa, zapraszam na kanał Zamość od Nowa i zapraszam, proszę Państwa, dokładnie 19 sierpnia o godzinie 17 koło pomnika Jana Zamoyskiego. Tam będzie miało spotkanie przedwyborcze. Do zobaczenia, do usłyszenia.